Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka funkcji niewymiernej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablice ze wzorami na całki i na pochodne zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy, moi drodzy. Na tablicy mamy przedstawioną całkę, której wyrażeniem podcałkowym jest funkcja niewymierna. Dlaczego? Ponieważ jest to funkcja z pierwiastkiem. Jest to pierwiastek stopnia drugiego i ogólnie jak zabrać się za takie zadanie? Pamiętajcie, że każdy typ całek, wymierne, niewymierne, trygonometryczne itd., itd., posiada swoje jakieś metody. Wszystkie metody zależą od pewnej postaci całki. Czasami te metody znacie, czasami są to jakieś specjalne podstawienia. W naszym przypadku, moi drodzy, na przykład, jest to całka, do której nie muszę jakichś wymyślnych elementów, metod stosować. Wystarczy, że policzę ją metodą podstawiania. Czyli pamiętajcie, żeby też, jak widzicie taką całkę, nie panikować i pomyśleć, a może jakoś łatwo się uda ją policzyć. No i w naszym przypadku jest faktycznie tak, bo wystarczy, że podstawię sobie... I tu, moi drodzy, macie różne szkoły do wyboru. Możecie podstawić za te wyrażenie pod pierwiastkiem lub też za t kwadrat. My podstawimy sobie jako t równa się 2x dodać 1, ale jeżeli chcecie, możecie podstawić t kwadrat. Tutaj będzie się różniła ta druga linijka. W naszym przypadku pochodna obu stron to będzie tak dt równa się, no i pochodna z 2x to jest 2, no i ze z jedynki to jest 0, czyli zostaje dx. I teraz tak, za to wyrażenie pod pierwiastkiem podstawiam t, więc muszę jeszcze wstawić coś za dx. Dx wyliczam sobie stąd i dostaję, że dx równa się 1 druga dt. No i co to będzie dalej, moi drodzy? No więc to się równa dalej. Wyrażenie pod pierwiastkiem to będzie t, czyli to będzie pierwiastek z t i moje dx to jest 1 druga dt. No i to się równa. Stałą mogę wyłączyć przed całkę, czyli to jest 1 druga całka. Pierwiastek zamieniam na potęgę, czyli to będzie t do 1 drugiej dt. I już w tej postaci mogę policzyć spokojnie moją całkę, czyli ze wzorów, czyli to będzie 1 druga i wzór na całka z potęgi, czyli to będzie t do 3 drugich, bo mam 1 druga plus 1 przez 3 drugie i mam plus c. I to się równa. 1 druga razy 3 drugie. Tu muszę odwrócić ten ułamek z tego mianownika, czyli to będzie 1 druga razy 2 trzecie, czyli ostatecznie zostanie 1 trzecia razy i tu zostawię na razie jako t do 3 drugich. I pamiętajcie zawsze, żeby wrócić w takich przypadkach do zmiennych, w których rozpoczynaliście liczyć Wasze zadanie. W naszym przypadku są to x, czyli muszę z powrotem za t wrzucić 2x plus 1, czyli to będzie 1 trzecia razy i wrzucam tutaj 2x plus 1 do potęgi 3 drugie dodać c. Ewentualnie możecie jeszcze tu zamienić sobie tę potęgę wymierną na pierwiastek z powrotem. To wzory dostępne są na przykład w tablicach maturalnych. My sobie zostawimy to już w takiej postaci i kończymy zadanie. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych po pierwsze z całkami funkcji niewymiernych, po drugie z wszelkimi innymi typami całek pochodnych, czyli ogólnie zadaniami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Jeżeli macie jakieś pytania lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.